Witam Państwa serdecznie. Dziś znowu jesteśmy w Daltrozowie, w troszeczkę innej kwaterce. Ten Jonagold jest posadzony mniej więcej co 60-70 cm. I proszę Państwa, tak, chciałbym w tym roku, już do końca sezonu, żebyśmy się obracali głównie właśnie w takich bardzo gęstych nasadzeniach chciałbym Państwa przekonać do idei takich bardzo gęstych nasadzeń nawet gęściejszych, powiedzmy co pół metra będziemy też w takich sadach, gdzie drzewka są co 40 cm niektórzy się z tego będą śmiali trudno, każdy musi znaleźć swój sposób na sad i trzeba pamiętać, że ten sad będzie przez następne ileś lat funkcjonował że będą coraz większe wymagania odnośnie jakości, że będą coraz wyższe koszty siły roboczej, więc trzeba będzie mieć jednocześnie i wydajność, jednocześnie trzeba będzie mieć super jakość i taki model sadu który będzie jak najmniej kłopotliwy, który, gdzie jak najwięcej pracy będzie można zmechanizować. I przy takiej ścianie owoconośnej, tu akurat jeszcze nie było tutaj cięcia mechanicznego, ale myślę, że tam gdzie cięcie mechaniczne jest, gdzie jest ta typowa ściana owoconośna, to taki sad po prostu jest nie tylko bardzo wydajny, ale też w nim bardzo łatwo uzyskać wysoką jakość. Teraz przechodząc do tego, co tutaj się dzieje. Mamy już większość kwiatostanów przekwitniętych. To już jest praktycznie koniec kwitnienia. Tutaj urwiemy kawałek, proszę popatrzeć. Wszystkie kwiatostany już na krótko pędzie przekwitły. Na końcach pędów jeszcze jest kwitnienie. Pojawia się też kwitnienie na tych pędach jednorocznych, gdzie się pąki boczne potworzyły, ale te kwiaty, jak już wielokrotnie mówiłem, one są nieważne wręcz są szkodliwe. Najważniejsze są te. Oczywiście to, co jest w tym roku typowe, kwiat centralny wcale nie jest najsilniejszy. To jest bardzo krótka szypułka, raptem może 1 cm. To jest po mrozach, ale jak go przełamiemy, w środku jest zdrowy. To znaczy, że powinien się utrzymać. Planowanie wydaje mi się, że będzie tutaj bardzo przyzwoite. Natomiast czeka nas kolejna fala przymrozków w przyszłym tygodniu. Daj Boże, żeby to już było ostatnie i mam nadzieję, że y, będą tylko przygruntowe przy samej ziemi, że drzewom nie, zas nie zaszkodzą. E w związku z tym, co jeszcze możemy przed przymrozkami zrobić? Oczywiście najlepszą ochroną byłaby deszczownia. E, stosowane są nagrzewnice też czasami z bardzo dobrym skutkiem. E, natomiast ja znowu mogę polecić w tym momencie Algaren. E, nie chciałbym Państwa zanudzać, bo Państwo powiecie, że ja o tym Algarenie od samego początku sezonu cały czas mówię. On rzeczywiście w tym roku już w wielu miejscach był stosowany trzykrotnie, czterokrotnie, ale proszę się nie bać. Wiem, że tego typu preparaty, jak Algaren oparty na Eklonia Maxima, można stosować w dużo większych dawkach i będzie to bezpieczne, i wielokrotnie. Także nie ma się co przejmować, że przedobrzymy. Z informacji, które do mnie spływają już z tego roku. To jest proszę Państwa taki rok, który no, pod każdym względem jest inny, jednak ze względu na to, że te przymrozki tak ciągle się przesuwają i co chwila występują, już mamy tegoroczne doświadczenia. Wiemy, że Algaren przed przymrozkiem bardzo dobrze się spisał w połączeniu z Haskonem. Niektórzy stosowali sam Algaren bez Haskona w większych dawkach po 4-5 litrów na hektar i to też było bardzo dobre rozwiązanie. Włosi zalecają, żeby po przymrosku natomiast dać Great VG w dawce 2,5 litra na hektar. Ale okazało się, że tam, gdzie ktoś nie miał Greata, tylko akurat miał znowu Algaren, więc znowu po przymrosku dał Algaren i też w dużej dawce przynajmniej 2,5 litra, to ten efekt był nawet lepszy niż po grejcie. Oczywiście Great jest znacznie tańszy niż Algaren ale no cóż no coś za coś. Tutaj Algaren jest droższym rozwiązaniem, ale wydaje się, że jest bardziej skuteczny. Zwłaszcza jeśli to są przymrozki takie, że jest przymrozek, potem przerwa za dzień czy za dwa znowu, czyli jeśli robimy zabiegi pomiędzy przymrozkami, no to znowu Algaren Twin jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Co jeśli nie mamy Algarenu, czy w sklepie akurat zabrakło. Jest proszę Państwa jeszcze druga opcja, Algaren BZN. W niektórych sklepach myślę, że jeszcze jest w zapasach, przy czym Algaren BZN według zaleceń włoskich nie powinno się mieszać z Haskonem M10. Ale mamy na to inne rozwiązanie. Właśnie wczoraj Włosi nam przysłali taką, takiego smsa z propozycją, że można też stosować algaren BZN w dawce 2 litry na hektar z kalfomytem też 2 litry na hektar. Ja, proszę Państwa, mam swoje teorie, więc wolałbym, żeby ten kalfomys to był nie 2 litry na hektar, tylko 2 litry na 1000 litrów wody. No powiedzmy na 800, ponieważ on bardzo silnie zakwasza wodę. Natomiast ten Algaren, myślę, że czy to będzie z Twin, czy BZN myślę, że można znacznie tą dawkę podnieść i to też będzie bardzo skuteczne. E, przypominam, że jeśli robimy Algaren, BZN i kalfomyt, to kalfomyt wlewamy jako pierwszy, jako ten preparat, który silnie zakwasza wodę. E, jest jeszcze jedna e, propozycja od doktora Wojciechowskiego, który powiedział, że według niego zamiast dawać 2,5 litra np. Algarenu przed przymrozkiem i 2,5 litra Great VG po przymrozku, lepiej dać to razem, przed przymrozkiem, e, ważne, żeby to stężenie cieczy roboczej nie przekroczyło 1%. E, wtedy jest to jak najbardziej e, bezpieczne, e, zwłaszcza, że czy to algaren, czy e, inne te środki, m, nie są jakoś tam. W po, na pewno, w połączeniu z algarenem, czy w, w połączeniu z Great VG, to są preparaty, które jednocześnie no, mają takie działanie buforujące, a więc bezpieczne. Myślę, że rzeczywiście warto posłuchać doktora Wojciechowskiego i jeśli ktoś ma taką możliwość, zrobić sobie taką mieszankę algaren plus great VG przed przymrozkiem i taki zabieg według doktora Wojciechowskiego można wykonać na krótko przed przymrozkiem to też ma znaczenie że w tym przypadku nie musimy robić tego zabiegu najlepiej na 24 godziny przed można by go było zrobić na sam wieczór no mam nadzieję że nie wtedy kiedy już jest tam poniżej 6 stopni Celsjusza doktor twierdzi że odwodnienie tkanek po takim zabiegu będzie na tyle wystarczające że nawet jeśli te Chłód wejdzie do środka, to nie porozrywa komórek, a więc działanie powinno być skuteczne. No i co, proszę Państwa, abyśmy tylko tych ogrodników przetrwali. Daj Boże, żeby to były już takie ostatnie przymrozki w tym roku, żeby nas później żadne już inne kataklizmy nie, do, nie dopadły. Bo przecież samo kwitnienie, zawiązanie owoców to jeszcze dopiero sam początek. Później mamy cały sezon, gdzie są susze, upały, gdzie zdarzają się gradobicia. No cóż, na takie rzeczy nie poradzimy. No chyba, że ktoś ma wszystko pod kontrolą, tak przynajmniej się wydaje. Czyli ma siatki, zraszacze i tak dalej. No ale większość sadów to jest właśnie taka. Czyli nie pod siatkami. Bez zraszania nadkoronowego, no i jesteśmy tutaj skazani na łaskę niebios, i daj Boże, żeby to w tym roku przebiegło w miarę normalnie, bo chyba to, czego w tym roku najbardziej możemy sobie życzyć, to żeby w końcu coś zaczęło być normalne. Kłaniam się, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia za tydzień.